Inflacja, jej natura, przyczyny i skutki, oraz jedyny sposób skutecznej walki z ogólnym wzrostem cen, jakim jest właśnie e, inflacja. Może walka to nie jest najwłaściwsze słowo, bo sugeruje, że przeciwnikiem jest coś zewnętrznego, a tu w przypadku inflacji mamy generalnie do czynienia z, ze zjawiskiem wewnętrznym, krajowym, powodowanym wielkością pieniądza w obiegu na terenie danego kraju. Jak powtarzał ekonomista, laureat Nagrody Nobla, profesor Milton Friedman, inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem monetarnym zawsze i wszędzie rezultatem zbyt dużego, często skokowego wzrostu ilości pieniądza w obiegu, podaży pieniądza. Upraszczając yy, zbyt dużej produkcji pieniądza w stosunku do produkcji dóbr i usług. Yy, ale generalnie bez wzrostu podaży pieniądza, nie ma inflacji, bo konkurencja jest naturalną barierą ograniczającą totalny wzrost cen. Natomiast produktywność, o której mówiliśmy przy okazji Adama Smitha i Bogactwa Narodów, w pierwszej księgi Bogactwa Narodów, choć najważniejsza, jak wiemy, dla społeczeństwa, bo decyduje o poziomie jakości życia, to nie zniweluje znacząco inflacji. Chociażby przy wzroście realnym PKB o 1 punkt procentowy z 2 do 3%, punkt, z 2 do 3 procent mamy 33% procentowy wzrost produktywności, prawda? Który zniweluje inflację jednak tylko o 1%. Procent. Z tego punktu widzenia, możliwości wzrostu podaży pieniądza skutkujące inflacją są znacznie większe niż produktywności i nie można liczyć, że wzrost produktywności obniży inflację. Tak więc inflacja jest procesem wzrostu cen w całej gospodarce. Inflacja to ogólny wzrost cen, który prowadzi do zubożenia społeczeństwa, bo wszyscy tracą przynajmniej w długim okresie. W jednej z najlepszych moim zdaniem książek, zarazem najprostszych książek o ekonomii, której tytuł zresztą dał nazwę też temu kanałowi Ekonomia w jednej lekcji, autor Henry Hazlitt w rozdziale 23 pod tytułem Miraż inflacji pisze. Tu obrazki też po drodze mamy jeszcze jak, co się dzieje z pieniądzem wskutek inflacji. Henry Hazlitt. Co pisze Henry Hazlitt? Otóż e, proces inflacji wpłynie na losy jednej grupy inaczej niż na losy innej. Grupy, które pierwsze otrzymały dodatkowe pieniądze, w wyniku inflacji uzyskały jakieś przywileje, dodatkowe środki, skorzystają najbardziej. Na przykład dochód pieniężny grupy A wzrośnie, zanim wzrosną ceny. Tak, że ludzie ci będą mogli kupić proporcjonalnie większą ilość towarów. Dochody pieniężne grupy B podniosą się później, kiedy ceny będą już nieco wyższe, jednak sytuacja grupy B w kategoriach rzeczowych poprawi się. Tymczasem członkowie grup, których dochód w kategoriach pieniężnych nadal w ogóle się nie zwiększył, zmuszeni będą płacić zakupowane towary wyższe ceny, co oznacza, że będą musieli się pogodzić z niższym niż dawniej standardem życia. Inflacja okazuje się po prostu jeszcze jednym przykładem naszej głównej lekcji, pisze Henryk. Rzeczywiście może ona przynosić korzyści, ale w krótkim okresie i wybranym grupom, tylko kosztem innych. W długim okresie przynosi ruinujące skutki całemu, całemu społeczeństwu. No właśnie, w długim okresie skutki to są przede wszystkim następujące. Spróbujmy je bardziej konkretnie przedstawić. Po pierwsze, jest to zniekształcenie to najważniejsza rzecz najważniejszy skutek. Niezamierzony, ale pewny inflacji to jest zniekształcenie struktury produkcji. Inflacja prowadzi do nadmiernego zaburzenia względnych relacji cen i produkcji różnych dóbr i usług produkcji i zatrudnienia w całej gospodarce. W szczególności wysoka, jeszcze bardziej w szczególności nieprzewidywalna. To jest podstawowa cecha inflacji, która najwięcej skutków rodzi nieprzewidywalność. Właśnie nieprzewidywalność zaburza stabilność gospodarczą, utrudnia przewidywanie przyszłych warunków rynkowych. Inwestycje stają się bardziej ryzykowne, bo nie wiemy, jak będą rosnąć ceny robocizny, innych kosztów, i czy finalny produkt sprzeda się z zyskiem. Po drugie, skutki inflacji to redystrybucja dochodu i majątku pomiędzy poszczególnymi grupami, czyli to zjawisko o którym pisał Henry Hazlitt. Redystrybucja wartości bogactwa. Dlaczego redystrybucja właściwie? Możemy się zastanowić, przecież wszystkie ceny rosną w inflacji, bo inflacja to jest ogólny wzrost cen. Tak, ale ten redystrybucyjny charakter inflacji bierze się stąd, że nie wszystkie ceny na rynku reagują tak samo mocno i tak samo szybko. To w trakcie inflacji mamy do czynienia z tymi, którzy na niej korzystają oraz z tymi, którzy na niej tracą. To, kto dokładnie traci, a kto zyskuje, zależy przede wszystkim od tego, gdzie pojawiają się dodatkowe środki inflacyjne. Uprzywilejowanie, jak pisał Hazlitt, uprzywilejowanie jednych grup następuje zawsze kosztem innych grup społecznych czy zawodowych. Nawet jeżeli ta redystrybucja wskutek inflacji jest celowa społecznie, powiedzmy, zyskują emeryci, osoby potrzebujące pomocy w stosunku do tych, którzy mają się lepiej, to, to pamiętajmy, że w długim, kilkuletnim okresie i tak wszyscy stracą. Zachowanie wartości pieniądza stanowi warunek dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rzeczywistego postępu w sferze socjalnej. To są słowa Ludwika Erharda. Niemieckiego profesora ekonomii, kanclerza Niemiec, autora powojennego niemieckiego cudu gospodarczego. Zachowanie wartości pieniądza stanowi warunek dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rzeczywistego postępu w sferze socjalnej. I trzeci skutek to. Zubożenie całego społeczeństwa wskutek inflacji. Wiąże się z tym pierwszym, to jest niewłaściwym zastosowaniem i marnotrawstwem pracy, kapitału, zaangażowanych nie tam, gdzie trzeba, bo inflacja systemu cen jest zniekształcona. System cen nie niesie informacji o kosztach, zyskach, ryzyku. Trafnie inflacja bywa przyrównana do uzależnień, o tu mamy na tę okoliczność taki rysunek. Od alkoholu, narkomanii, różnych uzależnień, gdzie dobre i krótkotrwałe efekty przychodzą pierwsze, a złe skutki i długotrwałe później. Odwrotnie, odstawienie inflacji, odstawienie alkoholu złe od razu, a dobre później. Odstawienie inflacji alkoholu czy narkotyków jest na początku bolesne, powoduje w przypadku inflacji czasowy wzrost bezrobocia, spadek produkcji. Tak, niestety, to są skutki. Przynajmniej czasowe odstawienia inflacji, zdławienia inflacji. No nie tyle skutki, co raczej skutki uboczne, można powiedzieć, polityki zmniejszania inflacji, ale trzeba się z nimi liczyć. Tak więc inflacja bywa przyrównywana do uzależnień właśnie ze względu na, te, na, te, na to, że, że, że najpierw przynosi dobre, krótkotrwałe skutki, a niestety w dłuższym okresie złe. Ale jest przerównywana do uzależnień też z innego względu. I może to jest jeszcze, jeszcze bardziej niebezpieczne. Otóż, tak jak w przypadku uzależnień, efekt stymulacji wymaga coraz większych i większych dawek. Krotki wtłaczane w gospodarkę muszą być coraz większe, żeby tak naprawdę przynosiły skutek. Ciągłe stymulowanie inflacją, taka polityka ciągłej kreacji, sztucznej kreacji pieniądza prowadzi do stagflacji i slumflacji, gdzie symultanicznie występuje i inflacja i bezrobocie. Brak wzrostu, a w przypadku slumflacji już nie tylko brak, ale i spadek produkcji. Jak twierdził słusznie Milton Friedman... E, inflacja to zawsze i wszędzie zjawisko czysto pieniężne i krajowe, jak już sobie powiedzieliśmy, wewnętrzne. Choć ów współistnieje w wielu krajach, e, jak wysokie podatki, i tylko w tym sensie jest zjawiskiem światowym, bo to jest współistnienie, a nie uz w, 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 wzajemne uzależnienie od, w, w, pomiędzy różnymi krajami. Bo przecież kursy walut są zmienne, płynne. Tak więc nie można mówić o tym, że inflacja w innym kraju powoduje inflację w naszym kraju. Więc to nie szejkowie arabscy, nie związki zawodowe, nawet nie Putin, a rząd ma prasę drukarską do drukowania pieniędzy. Inflacja jest produkowana przez bank narodowy, bo tylko bank centralny ma możliwość kreacji pieniądza, podaży pieniądza. Jest to zresztą jedna z jego funkcji. Zbyt dużo wydatków rządowych powoduje presję na zwiększenie, słowem kreację pieniądza, i wskutek tego inflację. I kolejny skutek w warunkach inflacji traci się kontrolę nad wartością pieniądza. Mamy przykład w Polsce, gdy Narodowy Bank Polski próbuje prognozować inflację bez, traf bez trafności. Im wyższa inflacja, tym trudniej kontrolować wartość pieniądza. I system cen staje się mniej efektywną, czy zgoła nieefektywną drogą koordynacji działań ekonomicznych. I to jest najgorszy skutek inflacji. W szczególności wysoka i nieprzewidywalna wprowadza szum do systemu cen. Informacje, sygnały cenowe stają się trudne lub niemożliwe do interpretacji, i koordynacja, czyli ten system cen, staje się mniej efektywna, czy zgoła nieefektywna. Zatem Inflacja to najpierw celowe, podstępne zmniejszanie wartości pieniądza przez zwiększanie jego obiegu, na którym jedni zyskują, inni tracą, a następnie inflacja, zwłaszcza hiperinflacja, według różnych źródeł, to jest taka inflacja, która w skali miesiąca osiąga 25% wzrostu cen. Niektórzy twierdzą, że 50%, no w każdym razie bardzo zauważalny wzrost cen w skali miesiąca, prowadzi do katastrofy społecznej w postaci powszechnego zubożenia. Mamy na to dowody w historii, ale i w teraźniejszości tu i teraz zwiększa się przecież inflacja. Mierzymy ją wskaźnikiem CPI, Consumer Price Index. To jest, lub, lub Harmonize Index Consumer Price. Mamy dane na stronie Narodowego Banku Polskiego, ale tenże Narodowy Bank odwołuje się do GUS-u. A w lekcjach naszych zawsze poszukujemy źródeł ekonomii, w tym źródeł danych. I na stronie GUS-u mamy dane, które zestawione dają taki wykres. Widzimy, że inflacja w Polsce w 2021 roku wynosiła. 5,2% w stosunku do 2020 roku, w którym inflacja wyniosła 3,7%, czyli już była powyżej celu inflacyjnego, który wynosi około 2,5%. 2 no i w minionym 2022 roku mamy 13,2%. I to jest oczywiście konsekwencja wzrostu podaży pieniądza, który z kolei wynikał z presji na wzrost wydatków budżetowych, które przewyższały, przewyższają wpływy budżetowe. Tym samym powodują wysoki deficyt w sektorze finansów publicznych. Konsekwencją jest rosnąca inflacja. Przyjmując z kolei jeszcze jeden wykres, też z danych z GUS-u, przyjmując rok 2015 jako rok bazowy, to w porównaniu do 2015 mamy blisko 30% wzrost inflacji. Przypomina się tu maksyma. Aleksydy Tocqueville, francuskiego myśliciela, politycznego, socjologa, polityka, ministra spraw zagranicznych II Republiki Francuskiej, który w filozoficznym eseju Dawny Ustrój i Rewolucja pisał, Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, któremu zabraknie pieniędzy. Mamy cztery podstawowe przyczyny inflacji. Otóż, po pierwsze, jest to presja na zwiększenie rządowych wydatków, czyli wszyscy poniekąd jesteśmy odpowiedzialni, gdy wymagamy, domagamy się wzrostu jakichś środków z publicznych pieniędzy, a te przynajmniej po, w Polsce zwiększają się z roku na rok, i to znacznie, a wydatki budżetu państwa większe niż wpływy, finansowane są oczywiście ze wzrostu pieniądza w obiegu, czyli z inflacji, czyli ze wzrostu podaży pieniądza. Dlatego o inflacji mówi się, że jest ukrytym podatkiem. Bo nie wymagającym zmiany legislacji, żeby zwiększyć wydatki, na które nie ma pokrycia we wpływach, wystarczy zwiększyć podaż pieniądza. chociaż przede wszystkim w celu ułatwienia spłaty zaciągniętych zobowiązań, wszelkich planowanych wydatków, przywilejów, obietnic, które muszą być finansowane z deficytu. Po drugie, skutek inflacji następuje pośrednio podniesienie. Wszystkich podatków. W ustawach podatkowych nie ma przecież automatycznej zmiany progów podatkowych w podatku dochodowym czy VAT. Wraz z inflacją rosną wpływy budżetowe. Trzecia sprawa to spadek długu jako procentu nominalnego PKB. Nominalne PKB obejmuje inflację, czyli wraz z inflacją rośnie, czyli procent długu do PKB. A tak się mierzy według danych europejskich, według metodologii Unii Europejskiej dług, spada w ten sposób, bo nominalny PKB wskutek inflacji rośnie. I czwarta, czwarta przyczyna to pełne zatrudnienie, proszę sobie wyobrazić, osiąga się dzięki inflacji. To jest oczywiście skutek bardzo krótkotrwały. W krótko w, 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 w przypadku właśnie. Mm, w krótkim czasie inflacja rzeczywiście powoduje spadek bezrobocia, ale w długim czasie, długim czasie, kilkunastomiesięcznym, kilkuletnim jest niezależna i często rośnie jedno i drugie, i inflacja i bezrobocie. Tak więc inne są efekty wzrostu podaży pieniądza w krótkim i w długim okresie, czyli w kilku, kilkunastomiesięcznym i kilkuletnim krótkim, na przykład przed wyborami, to często też ma oczywiście właśnie może to ma największe znaczenie przed wyborami może zwiększyć produkcję, bo sygnały rynki odczytują jako wzrost zamożności, więc produkują więcej, a w długim okresie już widać, że to wzrost kosztów jest spowodowany wzrost wszystkich cen, słowem inflacja, inflacja powoduje pierwotnie ten pierwotny efekt, który wydawało się, że stanowi wzrost zainteresowania danym towarem, daną produkcją, a w istocie to nie był wzrost zainteresowania, tylko wzrost inflacji. Zatem inflacja jeszcze, jeszcze może taki, taki schemat, który ciągle się powtarza, mianowicie brak środków powoduje wzrost wydatków budżetowych z długu, to Krótkotrwały wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, dodatków, dotacji dla firm, to z kolei wzrost popytu, wpływu do budżetu, to z kolei wzrost podaży i wpływu do budżetu, właśnie ze względu na ten, na to, na ten źle odczytany wzrost popytu, o którym przed chwilą była mowa, ale szybko okazuje się, że następuje wzrost kosztów, wzrost wynagrodzeń i powoduje dalszą, dalszy yy, wzrost cen. I nominalnego PKB, i wracamy do początku. Brak środków, i mamy błędne, błędne koło. I tu, jak, jak mówimy o błędnym kole, to może jeszcze wróćmy do jednego obrazka istotnego dla inflacji. O, właśnie. Wzrost cen, wzrost podaży pieniądze. Następuje takie zawirowanie. Wzrost cen prowadzi do wzrostu podaży pieniądza, wzrost podaży pieniądza do wzrostu cen, wzrost cen do wzrostu podaży pieniądza i tak dalej i tak dalej. Zatem jak już to sobie powiedzieliśmy, inflacja jest zjawiskiem pieniężnym. Inflacja jest zjawiskiem pieniężnym, o właśnie tu mamy wzór bardzo istotny. To jest równanie Irvinga Fishera MV równa się PQ. Czyli Podaż pieniądza w gospodarce, prędkość pieniądza w obiegu, czyli ilość transakcji, jest równa nominalnemu PKB. Nominalnemu PKB. To jest ogólny poziom cen razy ogólny poziom produkcji. Inflacja stanowi wzrost podaży pieniądza. Na początku, yy, kiedy jest nierozpoznana, prowadzi do wzrostu produkcji, ale szybko okazuje się, że, ten, że wzrost popytu, który prowadzi właśnie do tego wzrostu produkcji, to je, wynika tylko ze wzrostu cen i spada produkcja, a właśnie wzrastają ceny. Zatem inflacja jest zawsze zjawiskiem pieniężnym, wyznaczonym właśnie równaniem Irvinga Fishera MV równa się PQ, gdzie M to podaż pieniądza, powtórzmy, czyli wartość pieniądza w obiegu, V to prędkość obrotu pieniądza, ilość transakcji, P to poziom cen, Q realny, Q to jest realny produkt, produkt brutto, P razy Q, nominalny produkt krajowy brutto. Zrównania wynika, że iloczyn ilości pieniądza w gospodarce M i prędkości obiegu pieniądza w gospodarce, zwykle jest to wielkość stała, to V, równa się iloczynowi poziomu cen i wielkości produkcji. W równaniu przyrównuje się ilość pieniądza więc do wartości y, produkcji. Jeśli więc zwiększyłaby się podaż pieniądza, to przy niezmieniającej się szybko prędkości jego obrotu i wielkości produkcji zareaguje poziom cen i w gospodarce pojawi się inflacja. Wtedy, kiedy P wzrasta, to mamy do czynienia właśnie z inflacją. Zatem zwiększanie podaży pieniądza prowadzi do inflacji. Powtórzmy, bo to ważne. Równanie pokazuje, że iloczyn podaży pieniądza, M, im prędkości obiegu pieniądza, V, równa się iloczynowi poziomu cen P i produkcji Q, czyli nominalnemu PKB. Czyli każde zwiększenie podaży pieniądza, jeżeli nie jest, każde zwiększenie podaży pieniądza, jeżeli nie jest dostosowaniem ilości pieniądza w obiegu do wzrostu poziomu produkcji, Musi doprowadzić do wzrostu ceny, inflacji. Zastanówmy się jeszcze, może tak, zanim zastanowimy się nad wychodzeniem z inflacji, to jeszcze jeden rysunek, jeszcze jeden wykres obrazujący inflację. Krzywa podaży, krzywa popytu przed inflacją. Mamy MVPQ. Wzrasta poziom podaży pieniądza. Pierwotnie jest odczytywany dobrze przez gospodarkę, więc wzrasta popyt tutaj. I wzrasta, i wzrasta podaż. Czyli proszę zobaczyć, jak przesuwa się poziom równowagi. Wzrasta podaż. Podaż dóbr w gospodarce, ale szybko okazuje się, że jest to pozorne: że wzrastają koszty, wynagrodzenia i produkcja spada do pierwotnej, do pierwotnej wielkości, ale już przy wyższym poziomie cen. MV Dlaczego jednak, zastanówmy się jeszcze nad tym, dlaczego jednak może tak. My, yy, może popatrzmy sobie jeszcze na rysunek o na przykład ten, jak obrazujący inflację, albo może inny. Tu mamy wzrosty, tu mamy. Może ten jest najwłaściwszy. Dlaczego jednak wychodzenie z inflacji zwykle wiąże się z czasowym, przynajmniej obniżeniem wzrostu i bezrobocia? Tak jak wzrost podaży pieniądza daje efekt po kilku miesiącach, szybki efekt, yy, dobry, potem zły, to odwrotnie wychodzenie z inflacji, szybki, zły. Przedsiębiorcy odczytują spadek popytu, więc zmniejszają produkcję i zmniejszają zatrudnienie, ale i poddawanie się inflacji powoduje bezrobocie. Jeśli nie walczymy z inflacją, i tak mamy bezrobocie. Nie ma zatem Całkowicie dobrych, bezkosztowych opcji. Ani zatrzymanie, ani kontynuacja inflacji nie są, bez, nie są bezkosztowe. Podsumowując, źródłem inflacji są rozdęte wydatki rządowe powyżej wpływów do budżetu, które trzeba jakoś sfinansować. Inflacja, czyli Obniżenie wartości pieniądza, przez to wzrost cen jest katastrofalne, bo zakłóca informacje, które niesie system cen, i ryzyko inwestycji jest większe niż zwykle. Zakłóca poziom cen, uprzywilejowując jedne grupy społeczne, redystrybuje zamożność. Nawet jeżeli ta redystrybucja jakoś socjalnie uzasadniona, to w długim, kilkuletnim okresie. Już wszyscy tracą. Inflacja stanowi ukryty podatek, bo przez to, że stawki podatkowe nie są waloryzowane do inflacji, płacimy więcej. Na to inflacja to proces, który wymaga ciągłej i większej stymulacji, jak w przypadku uzależnień. I nieleczona prowadzi do katastrofy, zawsze prowadzi do zubożenia społeczeństwa. Jeżeli rząd wydatkuje więcej niż wynoszą przychody, to podatnik płaci za to w drodze ukrytego opodatkowania. Zatem z punktu widzenia ratowania się przed inflacją, właśnie ratowania się przed inflacją jest jedno, proszę Państwa, rozwiązanie i na tym zakończymy. Tak jak zaczęliśmy od Adama, od Miltona Friedmana, tak też na y, słowach Miltona Friedmana skończymy. To stop inflation, print less and spendless. Dziękuję.